Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku, w kolejnym vlogasku. Wiem, że musieliście czekać, no ale niestety materiał sam się nie nakręci. Lecę, bo już piasek na mnie czeka. Będę na miejscu, to wam trochę poopowiadam. Zaczynamy odcineczek. Jedzie piaseczek. Otworzę mu bramę. Czekaj! Daj deczko do przodu! Bo mi kanalizę zasypie! Dobra! Nie trzaskaj drzwiami, to nie polonez. Dobra, liczymy. Przepiękny piaseczek, przepiękny. Przesiany, pospółkowy. Będziemy go ładować tutaj, żeby rury miały bardzo dobrze. Żeby im było przyjemnie, a nie w tej glinie siedzieć, co nie? Bierzemy się za robotę. Ziaczki jeszcze wam zapomniałem pokazać, fotelik
z ISOFIX-em, słuchajcie, obrotowy. Obrotowy, do mamusi się obraca. 360 dookoła. Ciach. Ciach. Ciach, kurna, i wypięty fotelik. Normalnie mistrzostwo świata. Zainstalowałem tam ISOFIX-y. No, tutaj mam watę szklaną, układam ją. To obejrzycie sobie w następnym odcinku, czemu mam odkurzacz. Także ten fotelik to jest mistrzostwo świata. I teraz tak, odnośnie domku. Domek przyjechał, przywieźli, ustawiłem statyw, ustawiłem gimbala, założyłem telefon i zrobiłem dla was zajefajny, jak to się nazywa? Timelapse z całego składania domku. Z całego składania domku zrobiłem wam timelapse, tak to się mówi, timelapse. Z gimbala dostałem od Bulsona. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Bulsonie. Bardzo, bardzo dziękuję. Wspaniałe urządzenie. Niestety zapomniałem go naładować i no tyle mam na głowie, że masakra. Więc nie ma timelapsa ze składania domku. Natomiast oprócz tego jeszcze nagrałem trochę telefonem takie pojedyncze scenki ze składania tego domku ogrodowego. Więc obejrzyjcie sobie scenki, po prostu zmontowałem z kawałków filmiku po prostu. No, timelapse miał być fajny, no ale niestety nie ma, więc no jest co jest. Obejrzyjcie sobie, domek przyjechał w kawałeczkach, jak to domki ogrodowe, prawda? Nikt nie będzie się spuszczał nad stawianiem, kurde, domu przez 2 tygodnie. To ma być szast, prast i zrobione. I do widzenia, i następny klient. Ja to tak patrzę. A to, że tam coś tam, jakieś tam ściany gotowe czy coś, o Jezu, ola Boga. Kurna, to jest domek ogrodowy. Tak się nazywa, domek ogrodowy. Na lato. Więc obejrzyjcie składanie. Ciach. Zobaczcie, jaka jest mgła. Normalnie jest mleko. A kretyn za mną jedzie tylko naprzeciw mgielnych, co nie? Także gratulacje inteligencji. Co za kretyn. Wyprzedził mnie i z tyłu oczywiście też nie ma świateł, nie? Ale nie o kretynie mi... Nie. To się wytnie. Ale nie o tym chciałem mówić. Dzisiaj jest punkt zero. Czyli jadę właśnie otworzyć działkę, bo będą dzisiaj zestawiać już domek. Wykonaliśmy z tatą kupę pracy. Kanalizacja podłączona, szambo prawie zasypane. Tam jeszcze wlot jest zamurowany, więc trzeba będzie jeszcze zabezpieczyć masą. I kopareczka wszystko ładnie dookoła domku wyrównała. Ja jeszcze wczoraj nakleiłem papę lepikiem na zimno, dodatkowo cały dzień prawie to robiłem. No ale cóż, najważniejsze, że się wyrobiliśmy na styk. Dzisiaj ma być ładna pogoda i mimo że jest mgła, to pogoda zapowiada, że będzie słoneczko i 15 stopni, także czekamy na ładną pogodę, czekamy na ekipę. Kuźwa, jaka pogoda. Wprost ze słonecznej działeczki. Wita was kolekcjoner kilogramów. Kilometrów. Kurwa. Jest rano. Dzisiaj jest piękna pogoda, tak jak zapowiadali. No i co? Domek pokryty papą. Studzienka obsadzona. Tak, wszystko zasypane, wyrównane. Zaraz pozdejmuję te deski, co przytrzymywały te kamienie. No i co, czekamy na ekipę. I będziemy budować. Wygląda to naprawdę fajnie, ciekawie, jest sucho. Jestem zadowolony. Trochę tam miejscami poobłaziło, ale przyjdą legary i to się pozamyka wszystko. Także
można powiedzieć, że jestem zadowolony. Wczoraj byłem z tatą, tata dużo pomógł tutaj logistycznie, popędzał i wszystko się, powiedzmy, pozamykało na ostatni guzik. Szambo też widać już jest ułożone, sprawdzone, zrobiony jest spadek 1,5%, zasypane, sprawdzone, bo wodę wlaliśmy do szampka. Także jest petarda, jest ciśnionko, czekamy wciąż na samochody, aż przyjadą. Kranik już jest, woda powyprowadzana. Można powiedzieć, że jesteśmy gotowi na robotę. Także do zobaczenia w trakcie pracy. Siemaneczko moi drodzy, czas na położenie trochę wełny mineralnej na podłogę, więc zajechałem do składu budowlanego, zobaczymy czy mają tutaj wełnę mineralną, a jak nie mają to pojedziemy gdzie indziej, ale już z przyczepką. Kupiłem wełnę mineralną, kupiłem płyty OSB, żeby zrobić podłogę. Podłogę będę robił z 15 mm płyty i na dwa razy na zakładkę będę ją kręcił do legarów, co nie? Teraz wam pokażę jak wygląda podłoga bez płyty, a jak będzie wyglądać z. Wczoraj miała być pierwsza noc w domku.
bo no chciałem sobie tutaj porobić, prawda, bo niestety podłoga się sama nie zrobi. Zacząłem tutaj grzebać, kryć trochę folią. Wczoraj był prima aprilis, dzwoni do mnie żona, że miała jakiś wypadek i leci na SOR karetką, nie? No, ja już tu przysypiałem, to była pierwsza w nocy. I kurde, ja wiem, na coś poważnego, bo przyczepę mam towar, podłogę prawie... Kurwa, przepraszam, ten wiatr. Prawie tonę miałem na przyczepie, no i nie mogłem odłączyć. A chciałem sobie te płyty brać po prostu z tej przyczepki po kolei, prawda? I no, żeby przyjechać po nią do szpitala i ten... No i pojechałem, no ale niestety przyczepa mi się uwaliła. Jak tylko ją odpiąłem, to mi się podniosła do góry. Wszystko się wywaliło, co nie? Masakra. Pech, to nie? To jest pech, bo akurat miałem to wszystko podpięte i miałem sobie brać te płyty tutaj z tego, no. A akurat to się stało i musiałem jechać do Legionowa, co nie? Z pierwszej nocy. Także pierwsza noc na działce, uważam, że będzie zapamiętana po prostu. Idę to teraz rozpakować na paletę. Kurde, odechciewa się wszystkiego, co nie? Dobrze, deszcz nie padał, bo by to wszystko, a to... nieważne. Tak to sobie działam powoli. Płyta będzie 15 mm razy 2. Wata. Radyjko gra. Samochodzik na działeczce stoi. Płyty poukładane już. Słoneczko świeci. Można pracować. O. I tutaj daję taką taśmę ostrzegawczą. Tutaj. Na wełnę, że jak ktoś będzie zrywał podłogę zgniłą. Albo nawet ja, bo już nie będę pamiętał, nie wiem, za 2 lata jak mi zgnije przy mojej robocie, no to pewnie zginie za 2 lata. No to mówię, daję taśmę ostrzegawczą, że jak już zerwiesz podłogę, to aha, uwaga, wełna, co nie? Taka sytuacja. Układanie waty szklanej w pojedynkę to jest tak wdzięczna praca, jest taka dająca satysfakcję i efektywna, po prostu jak się coś zrobi, to od razu widać efekty i ja nie jestem samolubny. Ja nie jestem samolubny, każdemu mojemu wrogowi życzę tylko takiej pracy w pojedynkę na poddaszu. Ostatnio kumpel się z tym zmagał, nie jest moim wrogiem, nie, oczywiście. Pozdrawiam cię, Łukasz. Jem sobie kanapeczkę, składam sobie podłogę w domeczku moim prześlicznym. Letniskowym. Jest po 16:00, jeszcze trochę przygotuję sobie na jutro. Ułożę watę między legary, przykryję folią, żeby jutro przyjść, no i kręcić płyty. Pierwszą warstwę dokończyć, bo już mi się wkrętarka rozładowuje, a nie chce mi się już jej ładować. I tak już jest późno. Posprzątam schody, muszę odkręcić, żeby położyć płyty, także na dzisiaj to już tak delikatnie. Jeszcze kanapkę skończę, kawkę dopiję i lecę do domku, co nie?